Tak, mężczyźni potrafią być szarmanscy. Ale gdy facet otwiera kobiecie drzwi do samochodu, to albo samochód jest nowy, albo... albo... kobieta! Myślę, że chyba dla każdej z nas były dużym wyzwaniem, bo było to coś innego niż role, które dotychczas grałyśmy, bo grałyśmy dla dzieci, były to jakieś bajki. Teraz było to dla publiczności dorosłej, więc też nie wiedziałyśmy, czego się możemy spodziewać. Róbmy swoje, jak zawsze, a przy okazji sprzedajmy jej kilka historyjek z naszego jakże udanego pożycia z facetami. A wtedy? Sama zrozumie! Myślę, że obydwie, że tak powiem, grupy publiczności są bardzo wymagające. Natomiast no tutaj dorosła publiczność jest bardziej krytyczna. Bardziej krytyczna. Bardziej. Ale odzew na sali był bardzo duży. Fantastyczny i, bardzo i po również dostajemy bardzo dużo pochwał i także jest ekstra. Jak już grałam, to chyba nie było aż takiego dużego znaczenia, bo lampy, które na nas świeciły, tak naprawdę nie widzieliśmy tej publiczności twarzy. To też było dla mnie lepiej. Ale jak już ta scena powstawała i byliśmy na próbach, no to szczerze mówiąc, no trochę się bałam. On jest taki przystojny. Elegancki. Jeszcze bardziej. No i w ogóle taki... No po prostu kocham go. Łatwiej, bo jak publiczność się włączała w tą grę i właśnie reagowała śmiechem, reagowała jakimiś okrzykami, to jeszcze jakby motywowało do lepszego właśnie grania i do pokazania się jak, no, z jak najlepszej strony. Łatwiej można było te wszystkie reakcje publiczności odbierać i było to takie bardzo miłe, sympatyczne, kiedy publiczność się uśmiechała, reagowała śmiechem, klaskała. To było na pewno takie bardzo, bardzo fajne. No, myślę, że nie zaprzestaniemy tej naszej tradycji. Teatr Bez Kurtyny działa już lat 7. Poznaliśmy się jako rodzice, którzy mieli jakby takie zamierzenie, że graliśmy bajki tylko i wyłącznie dla naszych dzieci. Takie było pierwsze założenie, dużą niespodziankę sprawiliśmy wtedy swoim dzieciom. Myślę, że nowe spektakle w Żoku fajnie by było. Tym bardziej, że jest taki odzew od publiki, od publiczności, że chcą, że się podobało, więc jeżeli reżyser coś wymyśli, to się rzucimy w tym kierunku. To się nie uda. I nie zawsze chodziło o to, by było tylko i wyłącznie śmiesznie. Strasznie mi zależało na tym, żeby te teksty, które tam padają, nie były tylko i wyłącznie takimi gagami kabaretowymi, czyli po prostu dowcipami, historiami śmiesznymi, tylko żeby aktorki, bo tak mogę śmiało powiedzieć o tym świetnym zespole, tudzież aktor, żeby po prostu słuchali siebie nawzajem, żeby w miarę możliwości te reakcje na wynikały z tego, co same myślą i były trochę spontaniczne. Także w pewnym sensie każdy z tych przedstawień było niepowtarzalne. Tak? I wszystko źle.
i widzimy się w kwietniu na Deskach Rzoku jeszcze raz, tak? Ze spektaklem Ach, Ci Wybacz. Tak, 13 i 14 kwietnia będziemy grali ponownie jeszcze raz spektakl dla widzów dorosłych.